przygody z nocnikiem dla Eliasa ja planuję zacząć chyba. Piszcie w komentarzach, w jakim wieku wasz... Maja opowiada straszne historie. Mam powiedzieć prawdę, tak? No co, Isza, otworzymy paczkę? Isza bawi się z Eliaskiem. Co, otworzymy paczkę? Tak. Wiesz, przyniosłam nam reklamówkę z Pepko. I przyniosłam tą paczkę z Zary, ona jeszcze nie było otwierana. To dla Eliaska. Większość rzeczy co prawda jest dla Eliaska, bo on naprawdę bardzo szybko... Bardzo szybko rośnie. Patrz, on jest Harry Potter. Tam. Patrz, poważny. Póki Isza bawi się z Eliaskiem, to na szybko pokażę dla was zakupy z Pepką, a później już za Iszą otworzymy paczkę z Zary. Powiem wam, że dla mnie nie ma jakiejś większej różnicy, czy ubrania są na przykład z Pepko, czy ubrania są z Zary, albo jakichś jeszcze droższych sklepów. Ja zawsze szukam, żeby była bawełna. I już. A poliester będzie tak samo w droższych sklepach, ten sam poliester. Zobaczcie, za tą kubkę ubrań zapłaciłam 320 zł, zaraz jeżeli będzie paragon, to wam powiem. 320 zł za taką ogromną kubkę ubrań. A w Zarze chyba zapłaciłam 500 ileś tam złotych i ubrań będzie dużo mniej. Właśnie te różowe ubranka będą dla siostry mojego męża. Dla tej malutkiej dziewczynki. Fajne, zobaczcie, to koton organiczny. Czy takie buciki? Super, zobacz, Isza. Słodkie. Co jeszcze dla niej kupiłam? Właśnie to kupiłam, buciki kupiłam. Tu są dwie czapki dla Eliaska, zobaczcie, fajne, naprawdę super. Tu piżamka Harry Potter. Tak. Hot bath! Właśnie sprawdzę, jak te ubranka będą wyglądały po praniu. I później powiem wam na filmie, czy ubrania wyglądają tak samo, czy nie. O, tu mam czapkę dla Mai. Zobacz, boss. Pasuje. Boss. Maja, czapkę dla ciebie. Boss. Nie, dla ciebie był bidon. Bidon chyba został w aucie. Zobaczcie, takie spodenki też. Tu wszystko jest bawełniane, no oprócz właśnie tutaj czapek. Tu czapek, bo tu jest polarek i tu jest polarek, a reszta jest bawełna. Heja, jestem boss. No fajnie, na jakieś zdjęcie, no nie? Wy się bawicie. Zobaczcie, to jest teraz ulubiona zabawka Eliaski. Uczęśnij się od szczęścia. On bardzo lubi tą zabawkę, naprawdę. Ola, zamykamy. Lubi, Maja. Boss. Boss. Zobaczcie, jak się bawi. To jest prawdziwy boss. Tu są leginsy dla Iszy, bo ona potrzebowała na właśnie na wychowanie fizyczne, żeby był kolor granatowy, więc kupiłam. Tutaj są dwie pary leginsów domowych dla mnie. Zobaczcie, jaka fajna koszula, właśnie. A Isza, zobacz. Na roczek. Tu mamy rękawiczki, tu są dwa kominy. Zobaczcie, wszystko pasuje do siebie. Tu i tu. Tu są skarpety dla mnie, a właśnie to dla siostry męża. Jeszcze jedna czapka dla Eliaska. I taka piżamka dla Eliaska. To jest rozmiar 74, więc już mogę ją wyprać i Eliasek ubierze. Majteczki dla Eliaska. Tu jest rozmiar jakby na 2-3 latka. Majteczki kupiłam na zapas, ponieważ Jaisza i Maja były odpieluchowane jakoś od razu po roczku. I gdzieś od 8, chyba od 9 miesiąca, albo nawet od 7, jak już zaczęły raczkować, to ja ubierałam dla nich majteczki. Maja, przeszkadzasz mi. Nie, to nie dla ciebie te butki. Więc Eliaska też ja planuję, zobaczymy jak wyjdzie, też odpieluchować dosyć wcześnie, bliżej roczku. Ja myślę, akurat będzie wiosna, będzie ciepło. Właśnie, przygodę z nocnikiem ja planuję zacząć, to znaczy Elias. Przygodę z nocnikiem dla Eliasa ja planuję zacząć chyba już w 6-7 miesiącu, to znaczy jak tylko zacznie już sam siedzieć stabilnie. Musimy mu kupić ten nocnik. Nocnik, no kupimy taki malutki nocniczek. Niebieski, ulubiony kolor chłopców. No i zaczniemy taką przygodę. Piszcie w komentarzach, w jakim wieku wasze dzieci poznały nocnik i kiedy zaczęła się ta cała przygoda. Jestem bardzo ciekawa. Przygoda i właśnie, jakie macie sposoby na odpieluchowanie. Bo ja po prostu ubierałam takie majteczki. Też pamiętam, kupowałam takie
majteczki treningowe. Treningowe? Tak, majteczki treningowe, takie, one są grubsze. Tu jeszcze różowe skarpetki, tu, no czyli już, Majka. To co się stało, Maja? Maja, co się stało? Oderwałaś, tak? Maja, no robiło jak zawsze. Czyli tu są całe zakupy z Pepką, u mnie wszystko jak zawsze pomieszane jest, no ale trudno. Blogerem modowym niestety nie jestem. A ja jestem. Otwieramy paczkę dla Iszy z Zary. Ja się mam światło! Maja opowiada straszne historie. Nie no, pakują ładnie, ale ceny nie są aż tak ładne. Właśnie, przyjmiesz taką kurtkę, bo ja chciałam za siebie taką samą kupić, tylko większą. Podoba ci się? Wow, jak chciałam! Przyjmiesz. Co jeszcze mamy? Sukienka, to jest sukienka. Chcesz zobaczyć? Wszystko dla Iszy. Wow, poduszką tu biorę sobie. Ej, czapkę taką moją miała w zeszłym roku, pamiętasz taką samą? Bóg, styl, egret. Ja tą chciałam. Ona jakaś ogromna, nie? Przyłóż. Ale jaki to rozmiar? 134, czyli okejmy się. Dlaczego ona jest taka tu właśnie? Strasznie jak ta, koszula nocna. Tak. A tu są podkolanówki. Dla mnie to. To moje czapka. Nie, masz taką samą, Majka. Pokaż. Wow, to jest. Powiem ci, że ta kurtka tak pasuje do tych spodenek krótkich idealnie po prostu. Ej, fajna ta kurteczka, chcę taką samą. Zobaczcie, ani za długa, ani za krótka. I fajnie, że przykrywa kupę, więc nie będzie wiało. Podoba ci się? Tak. Cieszysz się? Tak. Co jeszcze przymierzysz? Chociaż jedną rzecz jeszcze nie na filmie. Wszystko chcę. Taki fajny wzór jest. Mi się podoba bardzo. Właśnie ja chcę taką samą łyżeczkę. Zobaczę, czy jest rozmiar na wzrost 164, więc może dla siebie też zamówię. Ja? Nie za jasne? Według mnie ta czarna była ładniejsza. Ale co, to mi się podoba. Fajne? Aisza, mam powiedzieć prawdę, tak? Tam idź do tyłu. Aisza, ty wyglądasz jak stara dama. Naprawdę strasznie wygląda ta sukienka. Strasznie i śmiesznie. Naprawdę, dlaczego ona jest taka? Jakoś niby oversize, ale... No niby dla wszystkich pasuje, ale według mnie naprawdę przesada. Ja później przymierzę, może na mnie będzie w sam raz. To moja sukienka. Słuchajcie, już powoli kończymy tego vloga, bo ja widzę, że jest już nie jest sobą, jaką muszę położyć spać. Rozgadany strasznie, on już chce spać, naprawdę. No już ta sukienka jest dużo lepsza. Jeszcze co to było? Słuchajcie, już kończymy tego vloga, bo odejdźcie jeszcze na sekundę. Nie poznaję już Eliaska. Idę go uśpić. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia. Do nowych vlogów. Jeszcze co ty wyprawiasz? Pa, pa!